Witam wszystkich. Jak widać, części powoli przychodzą. Czyli mamy nową szczelkę, łańcuszek rozrządu, brakującą płytkę. Ja zabieram się za czyszczenie wszystkiego z silikonu i powoli zaczynam składać. Czyli zaraz będę demontował, wypinał stary łańcuszek rozrządu, wkładał płytki tak jak mają być, no i składał wszystko do kupy. I rozrząd będzie już wtedy załatwiony. Dobra, biorę się za robotę. Łańcuszek rozrządu, jak widać, mam już rozpięty, więc teraz podpinam nowy. Powoli kręcę wałem i wciągam po prostu nowy łańcuszek. No i go zakuwam. Wszystko, cała filozofia. Ten pójdzie na śmietnik, nowy już sobie będzie pracował. Dobra, podpinam jeszcze tutaj, to ogniwko wyrzucam. Będę łączył przez ogniwko do zakuwania, także wrzucam i jadę dalej. Nowy łańcuszek mam już przyciągnięty. Tutaj jest stary. Nowy już jest. Tu jest łączone. Więc teraz co? Rozpinam, znaczy rozpinam, no wyrzucam stary, łączę tutaj nowy i zakuwam. I łańcuszek rozrządu już będzie wymieniony, ustawię na znaki, wrzucam płytki i powoli już skręcam sobie wałki rozrządu, mam je pomyte. Sporo tam było jakiegoś starego osadu z olejów, trzeba to było domyć. Jest już to ogarnięte, wałki wyglądają w miarę rzeźko, w miarę ok. No co, trzeba robić dalej. No dobra, łańcuch już mamy, wszystkie już te punkty, gdzie będą szły wałki. Mam wszystko już dane, olej, tak samo wszystkie tutaj płytki, wszystko jest już posmarowane, tak żeby to na sucho nie chodziło. No co, zakładam najpierw wałek wydechowy, potem sący i potem na końcu pójdzie napinacz. I wszystko. Cała filozofia. Oczywiście wszystko trzeba ustawić, tak? Czyli wszystko musi być ustawione na znakach. No i jademy. Jeden wałek już jest. Teraz leci drugi. No i potem napinacz. Już będzie wszystko. Potem oczywiście kontrola, czy wszystko jest ok. No i co ważne, ważne, żeby tutaj przy składaniu wszędzie dawać olej. Tak, żeby to nie chodziło na sucho. Dobra, zakładam wałek i patrzamy. Mamy wszystko posmarowane, mamy wałki na znakach. Przykręcam tutaj tylko mostki, napinacz rozrządu, popuszczam i wszystko. Łapy mam całe tłuste, bo tak jak mówię, no ja dość mocno to smaruję, więc no nie da się tego uniknąć. No i co? Napnę łańcuszek i zobaczymy, zrobimy 2-3 obroty do przodu. I przy okazji także skontroluję, jak to wyszło z luzem zaworowym, czy wszystko jest ok, czy nie pierdzielnąłem się gdzieś w obliczeniach. No i to będzie na wszystko, jeżeli chodzi o rozrząd. Oczywiście potem wchodzi nowa uszczelka, dekiel. No i czekam na o-ringi tutaj, na krótce sąca. Mam zamówione, no ale niedługo święta, więc te przesyłki tak sobie idą, jakby chciały, nie mogły. No co? No trzeba czekać. Dobra, skręcam mostki i zabieram się za napinacz. Mostki oczywiście skręcam kluczem dynamometrycznym, delikatnie, z czuciem, żeby nie poprzeciągać niczego. Skręcam. No i wszystko. Teraz tak, luzy na zaworach już sobie posprawdzałem. Tam wyszło mi 0,8, czyli 0,8 wchodzi z takim lekkim, powiedzmy wchodzi suwliwie, 1,1 już nie ma opcji, więc jak najbardziej jest ok. Cała reszta tak jak miałem w rozpisce, czyli tutaj wychodzi 0,5, tutaj 0,6, tu zostało 0,8, tu jest 0,8, więc wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o łańcuszek, zdecydowanie jest bardziej napięty niż tamten, który był. Jak widzicie, jest mocny, a jeżeli chodzi tutaj, to choćbym wziął nawet dużym śrubokrętem, nie odsuwa się nic. Momentowo, jakiś syf, żeby nie wprowadzić sobie.
Wszystko jak widać jest posmarowane, nasmarowane. Cało mu to się kręci. Jakieś dojście sobie znajdę. Także nowy łańcuszek jest, zawory poustawiane. Co teraz? Tutaj muszę dorobić sobie ten koreczek, ponieważ jak się okazało, stary się rozpadł. Więc jeszcze go muszę dorobić i czekam, tak jak mówiłem, na o-ringi tutaj na krótcach sących oraz tutaj u góry na dekielku. Dlatego jeszcze zaraz rzucę tutaj tylko dekielek, żeby sobie tak leżał, ale zamykać jeszcze nie będę. Jak widać, pokrywa się świeci. Muszę jeszcze tylko ten górny dekielek, chyba go sobie wypoleruję, ewentualnie walnąć na czarno. I będzie można składać. Czekam jeszcze na o-ringi tutaj, które idą do śrub. Nie chcę montować starych, bo to jest w sumie bez sensu. Więc przy okazji, że mam trochę wolnego czasu, to zrobię to, co miałem zrobić. Czyli spuszczę stary olej i wymienię także przy okazji olej. O-ring też będę musiał wymienić tutaj od napędu obrotomierza, bo lekko się zapaca tutaj. Więc tu też będę musiał ogarnąć, no ale to mówię, przyjdą o-ringi do pokrywy tutaj zaworów. Poskręcam to, będę miał już olej wymieniony. Od razu krótce pomontuję na nowych o-ringach i odpalimy sprzęt. Teraz zabieram się za spuszczenie oleju, więc będzie nowa oliwa. Kubka się leje. Nie wiem, ile ma być oleju w giesie. Także nie wiem, czy zaraz sprawdzę i zobaczymy, czy przypadkiem nie jest wymieszane to chociażby z paliwem. No nieważne. Na razie się zlewa. Zaraz będę odkręcał sobie filtr oleju i będzie wymiana. Jak widzicie, wydech dość mocno jest tak powierzchownie skorodowany. Też tutaj było jakaś tutaj niewielki paciak. W sumie nie ma tragedii. No ale ciekaw jestem, jak ten silnik zagada teraz. No ale na razie oliwkę spuszczamy. No to mamy dekielek. Oczywiście taki standardzik w tym motocyklu. Silikon. Dużo silikonu. Ogólnie nie od środka, od zewnątrz. Oczywiście ktoś zamiast tutaj dać nowy o-ring, no to wolał w sumie dowalić trochę silikonu. Zrobić kilka takich kotków. No, w sumie cały ten motor taki. W sumie samo się rozwiązało. Po co kombinować z jakimś silikonem, skoro wystarczy kupić filtr. Już szalkę mamy. Dobra. Nie sprawdzałem wcześniej, po prostu zamówiłem olej, zamówiłem filtr i tak to leżało. Nie sprawdzałem, czy nawet jest ta uszczelka. Więc tak obstawiam, że będę musiał coś dobierać, no jak się okazało, raczej może się uda, że nie będę musiał. Dobra, ogarniam. Jest tyle oleju, więc jest prawie cała bańka 5-litrowa. To będzie około 4 litrów. Z tego co kojarzę, tu ma wchodzić coś około 3 litrów. Jeśli się mylę, to się poprawię potem, jak będę lał olej. Ale chyba było trochę za dużo tego oleju. Nie śmierdzi paliwem, no ale jest go za dużo. To, że czarny jak smoła, to tam palicho. No bo ten silnik za długo przynajmniej u mnie nie pracował na tym oleju, więc na razie go zaleję tym, co mam, a potem na wiosnę się jeszcze od razu wymieni. Tam po kilkuset kilometrach. A znowu zaczęła lagać. I to tak w sposób spory. Dobra. Go. Nie wiem w sumie, czy będzie widać, ale oleju jest ponad 3 litry. W sumie mamy, oleju jest tyle. Mamy litr, 2, 3, takie 3, 4 plus do tego filtr oleju. No, tyczkę za dużo było.
No nic, nalejemy tyle, ile ma być. Na razie niech sobie ścieka. Jutro to pomyję, ogarnę i wyleję nowy olej. No dobra, montujemy filterek. Polecam sobie sprawdzić, jak głęboki jest ten rowek na uszczelkę. Bo jak się okazało, u mnie z jednej strony miał 2,10, 2, czyli 1,7 mm. Czemu tak jest? Nie wiem. Wyrównałem wszystko tak, że mniej więcej mam wszędzie po 1,7 mm. Uszczelka bardzo fajnie, jak widać, odstaje, więc będzie co gnieść. Dlatego też mógł lekko pociekać, no bo po prostu była uszczelka za głęboko. Czemu tak się stało? Naprawdę nie wiem. Montuję filtr, skręcam to do kupy. Zakręcam korek też od spodu, bo tam już w sumie przez noc mi wszystko wyciekło, co miało wyciec. I będziemy zalewać świeżym olejem. Dobra, skręcam. O-ringi już przyszły, więc czas już składać wszystko do kupy. Ogólnie dekielek doczyszczony. Teraz tak, jeżeli chodzi o tą szelkę Suzuki w manualu, piszę, żeby tak dać tutaj masę do rowka i potem tutaj na te półksiężyce. Cała reszta, tutaj ta powierzchnia, nie dajemy nic. Także tak będę robił. Czyli tu daję masę, zakładam uszczelkę i tutaj daję tak jak w manualu. Dobra, składam wszystko do kupy. I pokrywa założona, śruby podociągane. Teraz to sobie wszystko schnie, czyli masa, którą nałożyłem. No i jutro może go odpalę, zobaczymy. Na razie biorę się za montaż krótców sących na nowych O-ringach oczywiście i zobaczymy, czy teraz będzie wszystko ok. Przyszedł kranik nowy, a zaraz pokażę dlaczego. Przyszły O-ringi. Więc jak widać, wszystko powoli do kupy jest skręcane. Chcę tym motocyklem po regulacjach zrobić trochę kilometrów. Pogoda trochę nie sprzyja, no ale spróbuję. W sumie już trochę gaźniki poregulowałem. Nie mówię, chcę zobaczyć, jak to będzie po prostu jeździło. Bo na razie tak tutaj bez baku sobie pojeździłem. Nawet fajnie to zaczęło jeździć. Zaczęła ciec druga laga, więc w sumie to jest kolejna rzecz, która się prosi do zrobienia po silniku. A już pokazuję kranik. Teraz jeśli chodzi o kranik, to tak, to jest O-ring od niego. Trochę taki łamliwy. Ten w baku puścił, bo będzie widać, nie będzie widać. O, bo O-ring wyglądał tak. Także tam tylko wymieniłem O-ring, jest ok. W tym niestety tak fajnie było. Zdechła membrana, która po prostu tutaj po wodzie puszcza, więc podciśnienie nie jest w stanie jej, może inaczej, podciśnienie pompuje się w paliwo, z paliwem razem. Czyli po prostu puszcza. Myślałem o regeneracji, bo tam zestaw kosztuje około 100, ale problemem tu jest zaworek zwrotny, który jeszcze jest, ale ogólnie nie mam pensety, zaraz pokażę wam coś. Ale ogólnie samo to tworzywo, z którego jest zrobiony ta gumka, jest już takie klejące się. Nie jest to guma, tylko no już straciło to swoje właściwości, tak. Można to sobie formować, więc nie trzyma w ogóle, więc bez sensu było go robić. Trzeba było kupić nowy. 2,5 stówki, nieplanowane. Kupiłem Turmaxa. Pasuje do GS-a. No i dobra. Składam, zakładam, zakładam bak, tak żeby już można było nim normalnie jeździć. I jutro sobie coś tam jeszcze nim polatam. Może nagram, jak teraz chodzi. Po wymianie i ustawieniu
po serwisie rozrządu, nazwijmy to tak. Dobra, na razie składam. No i Suzuki jeździ. Nie będę kręcił w garażu, jak to pali, bo to tak w sumie nieciekawego. Jak jeździ? Jeździ w sumie kwadratowo. Wywalone jest łożysko główki ramy i to tak naprawdę jest wywalone. Lagi już lekko obydwie ciekną, więc no nie polatam zbyt dużo. Co jeszcze? Jest jakiś problem, tak przy 6000 lekko się podwiesza. Jest to w sumie tylko na jedynce i dwójce. Podejrzewam, że tam raz, że nie są wymienione świece, dwa, że może być jeszcze coś z elektryką. Co jeszcze? W sumie wszystko. Z kranikiem zaczął chodzić, z nowym kranikiem bez problemu. Czyli nie ma już jakiegoś tam wachlowania takie, jak było za pierwszym razem. Ogólnie wiecie co, zastanawia mnie, jak to jest, że ludzie jeżdżą z tak rozwalonym łożyskiem główki ramy. To naprawdę nie jeździ. Tym się nie da tak normalnie, komfortowo jeździć. Zrobione w sumie dzisiaj 39 km. Mam jeszcze trochę do domu, więc jeszcze tak piątkę narzucę. Co dalej? No będzie trzeba zrobić to łożysko i te lagi. Zerknąć do tej elektryki. I na wiosnę jeszcze raz sobie pogrzebać przy silniku, sprawdzić jeszcze raz zawory. Jeżeli chodzi o pukanie nie występuje już. Fakt, że ten silnik no klekocze jak każdy Suzuki, ale nic nie puka. Nie ma niepokojących jakichś tam stukotów, puknięć. Także prawdopodobnie to były albo podparte zawory, albo po prostu wywalony już łańcuch przekrążu. Suzuki już w garażu, dowiozło mnie bez problemu do domu. W sumie zrobione dzisiaj 43 km. Co mogę powiedzieć? Duży plus dla tego silnika, że nigdzie nic nie cieknie. Tego nie lubię, jak gdzieś tam silnika się leje. Tu jest czysto. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj są części wymienione, czyli mamy łańcuszek rozrządu, kranik, jedna uszczelka, kilka o-ringów, uszczelka filtra. W sumie na razie w GS-a jest włożone coś koło 600 zł, a to nawet nie jest początek. Także jeszcze trochę wydatków mnie czeka. Teraz pójdą lagi plus łożysko główki ramy oraz wstępne takie ogarnięcie tutaj z przodu elektryki, bo jest tutaj trochę druciarstwa, więc będzie trzeba to ogarnąć. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.